Wejdę sobie na Discorda i zobaczę, co my tutaj mamy. Jesteśmy na kanale ogólnym, ale chciałbym pytania do filmu sobie zobaczyć, ponieważ Q&A sobie robię. Okej. I napisałem tak, siema, z racji, że dawno nie robiłem Q&A, to proszę do was, przychodzę do was, jeśli macie pytania, to zadawajcie tutaj. Everyone. Aż tyle tego? Tak mało? To mi się nie opłaca w ogóle Q&A robić. Panie kubeczko z maczka, proszę mi powiedzieć, dlaczego ci ludzie są tacy źli? Dlaczego? Ponieważ pekini kotelku są bardzo źli, ponieważ cię nie lubią i mają bekę z ciebie. Gdyby nie to, że masz picie w sobie, z którego muszę ciebie wypić, to bym cię pacnął. Bardzo dobra kolka, smaczka, polecam. To nie jest żadna macza. Jestem zły. Kto to zrobił? Czemu zadajecie? A raczej nie zadajecie mi pytań. Jak się dowiem, że nie zadaliście pytań, to wam wlepię bana na Discordzie i na grupie na Facebooku. Przepraszam, musiałem, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Mikrus, a to jest kolejny film na moim kanale Q&A. W takim razie przechodzimy do pierwszego pytania. Jakim jest... Lubisz tosty? Tosty są spoko. Z serem, szynką, z czymkolwiek. Z bananami nawet są bardzo dobre. I mogę powiedzieć śmiało, że tosty lubię. Tak jak pizzę, pizzę. Boże, przepraszam. Tak jak chipsy u Demagdy są życiem, to u mnie są tosty życiem. Polecam! Jaki jest twój dream collab na kawałku? Zawsze, ale to zawsze, od samego początku marzył mi się collab z KN-em, naprawdę. I ja to będę podtrzymywał do mojej usranej śmierci. Do końca mojej kariery na YouTubie. Będę podtrzymywał, kuźwa, to, że kiedyś w przyszłości nagram kawałek z KN-em. I albo mi się uda, albo mi się nie uda, zobaczymy jak to będzie, tak? Ja w to wierzę, że collab z KN-em może kiedyś się udać i to będzie rozpierdziel na skalę, może nie światową, ale ogólnokrajową, nie wiem, gdzieś tam na skalę Europy może tak. Czy chciałbyś mieć więcej dzieci? Jak się nad tym zastanawiać, to spłodzić syna, zbudować dom i wyhodować, posadzić drzewo? To tak, to jeszcze jedno dziecko by się przydało, ale to musiałby być syn. A kogo obecnie oglądasz na YouTubie? Reziego, Gimpera, Narucia, KLF. Nie, ale tak szczerze to... Na ten moment to... Elevena? Naruciaka, Gimpera tak ostatnio przestałem oglądać. I Reziego też przestałem tak oglądać, bo Remek nie nagrywa już nic na główny kanał. Gimper wszedł z komentary i jakoś tam ominąłem parę odcinków. U Naruciaka też trochę ominąłem, ale staram się być tam w miarę regularnie. A u Elka to oglądam tylko FNAF-a, więc tak naprawdę... Mogę powiedzieć, że nikogo nie oglądam na YouTubie? Możliwe, że tak jest. Ale tych czterech twórców to w miarę staram się regularnie oglądać, tak? Albo jak coś nowego wyjdzie. Jak zapatrujesz się na wizję 1000 subskrypcji? Szczerze, myślałem o jakimś konkursie, myślałem o jakimś giveawayu, o specjalu też myślałem, nad specjalem... Nad scenariuszem do tego specjala jeszcze się nie zastanawiałem, ale wiem, że na pewno coś grubego wyjdzie w tym temacie. Coś ciekawego powinno wyjść, nie wiem, jakiś vlog, jakieś moje przemyślenia, co dalej, czy nie wiem, odejdę z YouTube'a, czy nagram jakiś rap do tego, no zobaczę, tak? Wszystko czas pokaże, ale wydaje mi się, że
te trzy rzeczy naprawdę na pewno będą na 90% zrealizowane, tak? Więc oczekujcie naprawdę, że coś na 1000 subskrypcji wejdzie. Czy dograsz się kiedyś do filmu na Tatsu? Jak mnie zaprosi, to czemu nie? Ja jestem otwarty na wszelkie możliwości, wszelkie kolaby, byleby było ciekawie. Kto wie, może 20 lat minęło, z Tatsu będzie, a nie z Jamezem. Tak więc, moi drodzy, króciutki Q&A, ale treściwe, można tak powiedzieć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za pytanka tym, którzy wysłali te pytania. A tym, którzy nie wysłali pytania, no to szkoda, może na kolejne Q&A się załapiecie, jeśli kiedykolwiek zrobię. Tymczasem trzymajcie się ciepło, kochani widzowie, do następnego filmu. I pamiętajcie, nie dajcie się zarazić na tego durnego COVID-a. No. Dobranoc, cześć, hej, pa. Miłego dzionka. Mikrofon też wam macha.